Przed nami zadanie, które polega na obliczeniu pola tego czerwonego obszaru. No i wynik dokładny mamy wpisać w te pole tutaj. No dobrze, zobaczmy, co my tu mamy. Więc ten czerwony obszar, no jak on powstaje? Widać, że to jest kwadrat o boku 10, z którego wycięto w rogach takie 4 ćwiartki koła, czyli pole czerwonego obszaru to jest pole kwadratu odjąć 4 razy pole ćwiartki koła. No i widać, że to są ćwiartki koła o promieniu, dany jest promień, prawda? Tutaj promień jest 3. No ale to jest 4 razy pole ćwiartki, czyli po prostu pole koła, czyli to jest pole kwadratu. Tu, no, o boku, no właśnie, mamy bok tego kwadratu, to jest 10, minus pole koła o promieniu 3. No dobrze, to tak. Pole kwadratu o boku 10 to jest 10 do kwadratu, a pole koła o danym promieniu to jest pi razy promień do kwadratu, czyli minus 3 do kwadratu razy pi. No i razem to jest 100 minus 9 pi. Czyli to jest pole czerwonego obszaru. Sprawdźmy. Czyli tu będzie 100 minus 9 razy pi. I sprawdźmy odpowiedź doskonale. No i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.